Witam serdecznie w kolejnym filmie na kanale Pepa. W tym odcinku opowiemy sobie o dewbakach, dinozaurach ujeżdżanych przez szturmowców Imperium. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Dewbaki były zimnokrwistymi gadami poruszającymi się na czterech kończynach i zamieszkującymi morza wydm na Tatooine. Było wszystko żerne i łatwe do udomowienia. Z tego powodu też służyło jako popularne zwierzęta pociągowe. Ujeżdżał je choćby sam Obi-Wan Kenobi czy szturmowce. Służyły również jako źródło mięsa, a ludzie pustyni polowali na nie ze względu na skórę. Miały wysokość 2 metrów i potrafiły osiągać prędkość nawet do 50 km na godzinę. Posiadały skórę koloru zielonego i żółte oczy. Zwierzęta prowadziły samotny tryb życia, a problemy braku wody rozwiązywały poprzez gromadzenie jej w swoich głowach. Ich gody odbywały się na pustkowach Jutlandii, rozmnażały się natomiast przez składanie jaj, których okres inkubacji trwał około 6 miesięcy. To by było na tyle, co wiadomo na temat tych zwierząt. Żegnam się z Wami i zapraszam do obejrzenia innych filmów na kanale Pepa.